A wy imperialiści, na stronie nba.com trwa właśnie wyprzedaż gier strategicznych. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Rok 1150, Crusader Kings 3, a my gramy jako cesarz Karol IV, krew ojciec naszej wspaniałej dynastii Lędzian. No i co? Dalej zmierzamy ku rozbudowie tego, co mamy, a nasi wasale niech sobie tutaj dalej funkcjonują i wszystko sami podbijają, a ja postaram się jakoś utrzymać to imperium przy życiu, nie? Bo chyba to jest teraz najtrudniejsze, jeżeli mam być szczery. Jeżeli nie pamiętacie, to nasz władca skupia się na medycynie, żeby mieć małą premię do zdrowia i jednocześnie będziemy rozwijali jedną właśnie z ścieżek szkolnych nauki, a właściwie pójdziemy ścieżką Eurydyty, ponieważ mamy coś takiego jak postęp fascynacji kulturowej, co już na samym początku daje nam niezłego boosta plus 35% właśnie do szybkości rozwoju naszej tutaj technologii, a w zasadzie kultury w naszym państwie. 35% to będzie naprawdę dość sporo, bo często pozwoli nam to oszczędzić nawet 10 do 15 lat rozgrywki. Kolejna sprawa w tym drzewku to jest to, że zdobywając te cechy dostaniemy dodatkowe punkty nauki, odpowiednie do naszego punktu w pobożności, naszych punktów pobożności i to spowoduje, że będziemy jeszcze szybciej się tutaj rozwijali. Ogólnie na postęp nauki wpływają trzy czynniki. Poziom kultury naszej głównej na świecie, albo naszej prowincji, bo to jest dość niejasno opisane na wiki, ale rozumiem, że im więcej kultury polskiej, tym lepiej i tym szybciej będziemy wprowadzali postępy rozwoju. Poziom nauki naszego władcy, tak, więc im wyżej, tym lepiej dla nas. No my mamy niestety władców, którzy skupiają się na wojowniczości i dyplomacji, więc tutaj postaram się to zwiększyć poprzez właśnie punkty naszej rady, a na szczęście tutaj zawsze o to było dość łatwo. I jak widzicie, możemy bardzo łatwo zwiększyć to wszystko. Oczywiście zarządca muszę mieć jeszcze lepszego. Kurka, jacy tutaj nadludzie mi służą, a ja tylko wymieniam ich wszystkich, nieważne. Więc postaramy się to zrobić w ten sposób. O, wyrzucić 20 i lecimy. Jednocześnie będę się starał tutaj skupić na dalszym rozwoju naszych prowincji w księstwie, bo jednak jeszcze troszeczkę tego mamy do roboty. Jako, że jesteśmy nowym władcą, no to na początku jednak musimy poprawić relacje naszych poddanych i będę z poziomem królestwa teraz tutaj starał się doprowadzić do jakichś lepszych relacji. Czekajcie, Ruś Wołyńska, tutaj mamy Ruś, o mój Boże, naprawdę ciężko jest to wszystko tutaj ogarnąć, gdzie co jest, za co mnie te osoby lubią, pożąda hrabstwo, zwoleń, hąd, Przemyśl. I dlaczego ma do mnie oto wąty? Przemyśl należy do seniora, aha, okej, no to możemy przekazać Przemyśl, jak najbardziej, a Przemyśl należy do jakiego królestwa? Bo to w sumie jest bardzo ważne, do królestwa Białej Rusi, okej. No to możemy w ten sposób przenieść wasali. Ciekawe, że tutaj nie mam tego wymienionego, bo zazwyczaj ten panel całkiem nieźle sobie radził z przenoszeniem tych tytułów wasalnych. No więc jeżeli przeniesiemy księcia Tomasza IV do Królestwa Rusi, no ta pani powinna być do nas o wiele bardziej pozytywnie nastawiona. Co prawda chce też zasiadać w Radzie i byłoby to wręcz wskazane, żeby tam była, na przykład jako nasz zarządca. Bo ma całkiem niezłe tutaj punkty, a ta pani tutaj już niekoniecznie jest taka dobra, więc ją mianujmy. No i w ten sposób ta królowa Adelaida. Ej, czy to nie jest moja siostra? Nieważne, no na pewno królowa Adelaida teraz mnie o wiele bardziej lubi. Muszę przyznać, że nawet moi wasale całkiem nieźle tutaj te prowincje sami rozwijają i je budują na bieżąco. Niekoniecznie ja muszę tutaj wszędzie klikać. Jak im postawiłem te dodatkowe miasta, to jeżeli mają pieniądze, widać, że to rozwijają, co dość fajnie mi tutaj wpływa na to. I można wtedy, wiecie, nasze fundusze skupić na budowaniu majątków w kolejnych prowincjach. To może już też na to przyszedł czas. I tutaj nie pomyślałem, że sprawdzić postęp fascynacji kulturowej. Plus 35% mamy i powinno nam to naprawdę przyspieszyć progresję. Tylko, że nie sprawdziłem, ile było przed, powiem wam szczerze, i nie wiem, jak bardzo to wpływa właśnie na ten postęp, ale to właśnie chodzi o ten pasek, postęp fascynacji kulturowej. I chyba właśnie okazało się, że już wiem, jak to działa. Co śmierć mojego władcy, ja po prostu muszę utworzyć tytuł głowy wiary za 250 punktów wiary. No i obecnie właśnie też to zrobiłem. Noszę tytuł słowiańskiego wielkiego szefa, więc jestem szefem wszystkich szefów Słowian. No i możemy na przykład w tym momencie już zaatakować katolików, wypowiedzieć im
czekajcie, to jestem ja, wypowiedzieć im wojnę i mamy tutaj coś takiego, wielka święta wojna i możemy jechać z tym. No ale bądźmy szczerzy, no 25 tysięcy siły wojska to takie, nie mam za bardzo szans na taką wojnę, ale może tutaj z Włochami, wiecie, no zawsze chciałem podbić te Włochy, gorsza siła wojska, 17 tysięcy i wtedy byśmy mogli tutaj utworzyć jakieś królestwo, którym by rządziła nasza dynastia. To byłoby dość fajne. Inni katolicy mogą dołożyć do wojny po stronie króla Dionizo Włochy, a po naszej stronie może przyjaźń słowiańskim mogą dołożyć do wojny po naszej stronie. No to tak tych przyjaznych słowiańskich władców to my tutaj za dużo nie mamy, bo tutaj są, wiecie, panowie Rzymianie, jak ostatnio słyszałem u Kałacha na streamie. Ale tutaj Szwecja jest słowiańska i dlaczego Szwecja nie jest nasza? Boże, patrzcie, ale tutaj też słowiańskość wyznają, więc może byśmy mogli tak wypowiedzieć im wojnę i moglibyśmy zwasalizować Szwecję. 8165 gorsza, tylko że prestiżu nie mam wymaganego. Jak widzicie, dość dużo mamy możliwości ruchu. Powiem wam szczerze, że trochę mnie kusi, żeby tutaj ponajeżdżać jakoś te państwa, ale może na razie sobie nie będę wypowiadał jakichś ciężkich wojen. Poszczędzam troszeczkę pieniędzy, bo za chwilę przecież zbadam właśnie monorealizm. To spowoduje, że będę mógł każdą moją świątynię rozbudować na poziom drugi. A to oznacza, że będę potrzebował bardzo dużej ilości tych moich pieniędzy. Jak widzicie, z moich własnych domen zarobiłem praktycznie 15 gola. Na razie odrzucam zaproszenie, bo poziom mojego stresu jest zero, a że mój władca jest pijakiem, to wiecie, grozi mu, że się zapije na śmierć. Dobudowałem też kolejne oddziały onagerów. Już mamy 3, więc powinno to mocno przyspieszyć nasze procesy oblężenia. No ale więcej nie będę robił w najbliższym czasie, zresztą bo nie mogę. Tak jak mówię, no oszczędzam pieniądze i za chwilę, jak tylko wejdzie nam monorealizm, cokolwiek. O, coś mi wywaliło. O, i tu poszedłem na imprezę niechcianą. Znowu mi coś wywaliło, nieważne, przepraszam za to. Weźmiemy... Myślę, że teraz tak, w najbliższym czasie będę toczył wojnę tutaj dalej na terytorium Rusi. I wydziedziczę dwóch moich najstarszych synów, ponieważ narodziła mi się nie jakiś czas temu księżniczka Nadzieja, takiego pięknego imienia. Nie ma ona żadnych złych cech, ale jest amazonką, jest piękna oraz jest geniuszem, więc będzie świetna do rządzenia naszym krajem. Do tego jest bardzo, bardzo młoda i jednocześnie staram się ją szkolić w nauce. Tutaj jej wydam takie właśnie tutaj priorytety edukacyjne. Dodatkowo ja ją edukuję, więc zawsze będzie miała mocną dyplomację oraz również waleczność. Oprócz tego. Przynajmniej tak myślę, że tak będzie. O kurka, jakie to drogie! 550 golda i 5 lat się buduje. O cholera, mogłem pójść na ten moment w kierunku raczej zarządcy niż nauki, no ale trudno, no jakoś to porozbudowujemy. Że to było. A miasto też mogę rozbudować? Nie, nie mogę. Zamek na trzeci poziom? Nie mogę, ale już na drugim mam. Nie wiem, kiedy ja to kliknąłem. No więc dobra, no rozbudowujemy w takim razie nasze świątynie na poziom drugi. Raczej tego nie uniknę. Znaczy, nie chcę nawet tego unikać. Przecież muszę rozwinąć tę świątynię. Powinno mi to znacznie zwiększyć dochody. I jednocześnie chyba też czeka mnie zwiększanie poziomu u naszych wasali. Chociaż... Nie, no widzę, że oni, patrzcie, no naprawdę robią to sami. To jest świetne wręcz. I to wszędzie się buduje, nie tylko u mnie. Zobaczcie, jak tutaj od razu, bardzo mi się podoba to, że to tak samo się buduje, że ci nasi wasale jednak nie są bez mózgami, którymi trzeba non to perkierować. Więc naprawdę, jak tylko zrobimy tutaj ulepszenie naszych świątyń do kolejnego poziomu, to już obczaiłem, że naszym kolejnym wasalem, na którym naprawdę dość sporo zarabiamy, jest wasal, znaczy jest Księstwo Wielkopolski, a kolejnym jest znowu Księstwo Górnego albo Dolnego Śląska, przepraszam. Kolejne jest Księstwo Dolnego Śląska, które będziemy rozbudowywali. I tutaj jeszcze miałem okazję zobaczyć, że możemy, ale to niestety na tym późniejszym średniowieczu, nie to, tutaj dopiero, na pełne średniowiecze, możemy ustanowić im specjalne rodzaje bycia wasalami, jak marchia i tak dalej, które spowodują, że będziemy zarabiali jeszcze więcej z nich, albo będą nam dostarczali więcej wojska. Uwielbiam być wciągany do jakichś wojen, na których chyba nic nie zyskuję. No ale wziąłem sojusz z jakimś jednym moim krewnym, no i teraz zostałem wciągnięty do jakiejś nic nieznaczącej wojny, w której zagrzebia... Jeszcze hrabstwo mam tylko zdobyć, tfu. Ale poszło szybko, bo zdobyliśmy stolicę
I przy okazji władcę. To jest jeden z lepszych sposobów, no po prostu uwięzić władcę i wygrać wojnę. Jakaś kolejna wojna domowa, bardzo długa lista. I tutaj walczy frakcja populistyczna znowu, czyli to nie jest nic takiego, co muszę się przejmować. I widzę, że Królestwo Bawarii sobie świetnie samo z tym radzi. A mój król wyzdrowiał, bo jednocześnie jeszcze byłem na pielgrzymce. Chcę zdobyć wzór cnót, poziom tutaj pobożności naszego władcy. I powiem szczerze, że pierwszy raz nie będę interweniował w tego typu wojnie, ponieważ chcę zobaczyć, co tu się wydarzy. No dobra, jednak Bawaria nie da sobie rady sama z tymi buntownikami, dlatego też powołałem tutaj moje wojska, no i ruszamy do boju. No i po mojej interwencji bunt się zakończył. Nawet nie było jakoś super ciężko, no trzeba było rozbić po prostu jedną ich dużą armię. W sumie teraz tak się zastanawiam, czy nie lepiej jednak byłoby mi tutaj pobudować te zamki niż kościoły. Pamiętam, że gdzieś oglądałem taki poradnik i mi zapadło w pamięć, że bardziej opłacalne jest budowanie kościołów, ale teraz tak jak patrzę, to w zamkach na przykład mamy coś takiego jak majątki rolne oraz przysiłki i to daje o wiele więcej pieniędzy niż to, co mamy tutaj do wyboru w jednak kościołach. Nie wiem, może to co coś źle kojarzyłem. No nic, może tutaj to jest błąd popełniony przeze mnie. No trudno. Będę miał to na uwadze może w przyszłych moich kampaniach, żeby budować jednak zamki następnym razem. Chociaż tutaj w Devotion też bardzo mi to pomoże rozwijać, bo patrzcie, klasztory stawiam, to będzie to zwiększało naszą pobożność dość znacząco, bo mamy tych klasztorów trochę. Ewentualnie jak już będę władał większą ilością takich terenów, które będę zawsze miał u tego samego władcy, no to wtedy może się postaram o to, żeby tam postawić już takie fortece, a nie kościoły. No i okej, w zasadzie tam się wszystko nam buduje, to może teraz zacznijmy dalej zdobywać tutaj te terytoria Rusi i Włodzimierza oraz będę to przyznał teraz moim dzieciom, bo czemuż by nie. Mam nadzieję, że się tu jakiś imperium zaraz nie wypuści. Zobaczmy najpierw, gdzie jest jakieś duże, bogate księstwo. Czy ja mogę sobie na przykład kliknąć na to, żeby tutaj zobaczyć, które księstwo jest bogate? Czy ja to widzę wszystko zawsze z poziomu hrabstwa? Oh my god, a tej pani to co się stało w twarz? I to jest nasz ród? A, i widzę, że jeszcze tutaj na poziom, zobaczcie, ma wpływ rozwoju w naszych hrabstwach. Plus 0,38 z naszą kulturą. Czyli okej. No, dużo więcej wiemy i do tego zobaczcie, plus 40%, całkiem niżej nam to teraz rośnie i dość szybko. Opłacalne było jednak skupienie się na nauce, żeby zbadać te wszystkie rzeczy. I za chwilę jeszcze dwa nam brakuje i będziemy mogli już pójść w pełne średniowiecze. A pełne średniowiecze, wybaczcie, bo to chcę zobaczyć ile mi lat, to zajmie 9 lat, okej. No to nie, w kronikarstwo pójdźmy, to będzie szybciej. A pełne średniowiecze da nam już chyba dostęp do właściwych metod dziedziczenia, wreszcie. No i udało nam się zwiększyć poziom renomy do chwalebnej, co powoduje, że dostajemy maksymalnie plus 45 opinii za długie panowanie, a każdy nasz dzieciak rodzi się z 800 punktami już prestiżu na starcie, co jest bardzo, bardzo fajne. A na sumie, czekajcie, osławiona i legendarna, po legendarnej już nic więcej nie mamy. No to jesteśmy już naprawdę wysoko z renomą naszą. Jeżeli idzie o dynastię, ja teraz będę chciał rozwijać, o tutaj, pilna młodzież. Członkowie dynastii otrzymują lepsze cechy edukacyjne. I w sumie potem tutaj to wygląda dopiero ciekawie. Zwiększenie umiejętności wraz z wiekiem. A tak to, tak średnio to wygląda. Ale to może najpierw rozwinę wcześniej te tutaj podstawowe. Przyrost kontroli, koszty Cassius Belli, szansa powodzenia wrogiego spisku. No ciekawie to wszystko wygląda. Ja tymczasem wypowiadam wojnę Lotaryngii i będę chciał tutaj zrobić te terytoria dla naszych dzieci. Mamy naprawdę udane potomstwo tym razem, więc będę chciał przekazywać mu te terytoria, żeby no, umocnić jeszcze nasze panowania tych obszarach. Tym bardziej, że tutaj będę mógł utworzyć Królestwo Lotaryngii za jakiś czas i je również przekazać. A teraz zobaczyłem, że zobaczcie, jak są budynki trzeciego poziomu, to wygląda zupełnie inaczej. Taka katedra już tutaj stoi. U nas to wygląda, czekajcie, gdzie jest Kraków, że jeszcze mam takie kościółki czy coś. Chyba, że to jest jeszcze zależne może od wiary, więc jestem ciekaw, czy to nam się zmieni, jak będziemy mieli już trzeci poziom. No i zdobyliśmy całe księstwo Lotaryngii dla nas i w sumie przekażmy je, o dziwo, nie mojemu najstarszemu synowi, ale mojej córce, którą postanowiłem jednak księżniczkę nadzieję wydziedziczyć, ponieważ jej siostra, księżniczka Aldona, jest o wiele lepsza. Zobaczcie, tutaj genialna filozofka, plus 40% do nauki stylu życia, co będzie znacznie lepsze niż tutaj 30%. Wiadomo, 40-30% jest lepsze. Do tego, wybaczcie, bo się mylę w tym całym klikaniu, więc naszą tutaj księżniczkę, nadzieję, którą musiałem niestety wydziedziczyć,
A i mam do tego, wiecie, sumienie nie takie, czekajcie, o co chodzi? To jemu muszę teraz nadać tytuły? Czekajcie. Rozwód? Kurde, się pozbyłem takiej wyjebistej laski. No nic, trudno. Za chwilę dorośnie jeszcze siostra księżniczka Danuta, no to może Adelaide jakoś tutaj pocieszymy, bo nie ukrywam, że Danuta też wygląda całkiem nieźle, chociaż ona jest zarządcą całkiem niezłym. I w sumie, czekajcie, czyżby mi się jeszcze jakieś dzieci narodziły? Tak, i wszystkich robię na zarządców, to może tutaj ich damy w te regiony? No i nasza postać staje się Eurydytą, szansa powodzenia wrogiego spisku plus 10. Nauka nam też wzrosła w tym momencie, więc powinno nam to jeszcze wszystko bardziej przyspieszyć. I może... O, tutaj zmieńmy na to, żeby mieć przyrost rozwoju. Nie wiem, pójdziemy albo może w teologa, co pozwoli nam jeszcze szybciej nawracać nasze prowincje. Chociaż szczerze mówiąc, brakuje mi tutaj takiej informacji, że nasi doradcy skończyli swoją robotę i mogę ich wysłać dalej. Jakoś bardzo mi tego brakuje. Nie wiem, czy da się to jakoś ustawić? Możecie mi podpowiedzieć w komentarzu. No i nie ukrywam, że księżna Danuta ma dotyk Midasa. I też mnie kusi, żeby tutaj może ją uczynić teraz naszym tutaj zarządcą, no ale może jednak nie. I księżnej Danucie przekażę za jakiś czas tutaj całe te terytoria Lotaryngii. Może nawet całe królestwo Lotaryngii do niej trafi, się zobaczy. No to mam informację, że moja postać jest na progu śmierci, więc czas teraz nadać tytuły odpowiednie moim dzieciakom. I tak w sumie mówię, no całe tutaj księstwo Lotaryngii, hrabstwo jest. Nie mam księstwa Lotaryngii, więc je zaraz tutaj utworzymy. To wszystko dam mojej córce, która ma dość dobre zarządzanie. No i stała się księżną Dolnej Lotaryngii. Teraz jej możemy poszukać jakiegoś małżonka. Myślę, że kogoś tutaj, kto ma również dużo zarządzania się przyda, tylko trzeba uważać, żeby nie miał żony, bo wtedy coś się krzaczy tutaj. Jednak to wielomałżeństwo jest dość kłopotliwe. No ale nasz władca jest dość wiekowy, ma 77 lat. Królowa, która wejdzie na tron, będzie miała 26 lat i już spodziewa się dziecka, więc jeszcze całkiem źle. Jest ona taka dość uniwersalna, jeżeli można na to spojrzeć od tej strony. No ale niech będzie. Nie mówcie, że przedłużyłem sobie właśnie życie mojego władcy, biorąc tego perka. No to chyba przedłużyłem jednak mimo wszystko. No trudno, ale w sumie czy to aż takie źle? Tak źle? Chyba nie. No my tutaj dalej atakujmy Lotaryngię, żeby zdobyć terytoria i zacząć uzurpować tytuł odpowiedni. No i stało się, doszło do zmiany władzy. Mój władca zmarł w wieku 82 lat. Na tron weszła teraz królowa, w sumie to cesarzowa Aldona w wieku 31. Trochę staro, myślałem, że wejdzie troszeczkę młodsza. Ej, czemu mi to leci cały czas na piątce? Kurka wodna, ja tak nie chciałem, żeby to była taka prędkość rozgrywki. No i możemy się teraz skupić oczywiście na nauce i też będę na tym się skupiał. Mamy aż 42 punkty na miesiąc. Bardzo szybko ta cała ścieżka nam pójdzie, chociaż szkoda, że Eurydyty nie mamy. No trudno. Oczywiście muszę poszukać małżonków, bo ten tutaj jest jakiś taki dziwny i mi kiepskie dzieci rodzi. Nieważne, chyba za bliski krewny to był. No ale jak to zwykle bywa, przygody naszej kolejnej cesarzowej poznacie w kolejnym odcinku.